wiele organizmów zupełnie ze sobą niespokrewnionych w świecie zwierząt wytworzyło jady. Są nawet jadowite ssaki, o czym mało kto wie. Nawet jeden z nich żyje w Polsce. Nazywa się rzęsorek, ale to jest temat na odrębną opowieść. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić właścicieli chyba najsilniejszego jadu w świecie ryb. Jadnice, zwane również szkaradnicami. Kiedyś na wykładzie z fizyki pewien naukowiec powiedział, jak Państwo widzicie, nic nie widzicie, a dlaczego nie widzicie, zaraz zobaczycie. To odnosi się właśnie do szkaradnic. One tak naprawdę wyglądają jak obrośnięty glonami kamień i często nawet obrastają różnymi organizmami morskimi, małymi uchwałami, glonami, po to, żeby nie było ich widać. To jest ryba drapieżna. Natomiast pozbawiona właściwie możliwości pływania. Pływa bardzo rzadko, sporadycznie i to jest dla niej ogromny wysiłek. Jest pozbawiona pęcherza pławnego, więc jest ciężka i zawsze osiada na dnie. I na tym dnie sobie siedzi, czyhając na swoją ofiarę. Jeżeli przepływa jakaś mniejsza ryba, którą jest w stanie połknąć, no to wtedy momentalnie otwiera pysk, wytwarza podciśnienie, wciąga te ryby. Ta metoda pozwala jej na jedzenie dość rzadko, bo nie traci dużo energii na poruszanie się. Natomiast ma niesamowity sposób obrony. Na grzbiecie, w fałdach skórnych ukryte są bardzo, bardzo ostre kolce. Te kolce wyposażone są w gruczoły jadowe, a ich jad jest śmiertelny dla człowieka. Trzeba bardzo uważać, one są dość pospolite, żyją na terenach piaszczystych, w okolicach tropikalnych, szczególnie liczne są w Australii i tam mieszkańcy i tubylcy bardzo się ich boją. W samej Australii odnotowuje się kilkanaście do kilkudziesięciu przypadków śmierci w wyniku nadepnięcia na jadnicę. To jest dziesięciokrotnie więcej niż w wyniku ataków rekinów na całej kuli ziemskiej. Także naprawdę trzeba uważać. Nawet takie lekkie buty używane do chodzenia po rafach czy w wodzie nie są wystarczające, ponieważ te kolce są w stanie je przebić. Nieznany jest antidotum, nieznana jest szczepionka, która pozwala na zniesienie działania tego jadu, a jest to neurotoksyna, czyli toksyna, która oddziałuje na nasz układ nerwowy, powoduje zatrzymanie oddychania, zatrzymanie akcji serca, no i w efekcie śmierć. Uważajmy.